Dziś zajmiemy się kartą Intel i740. Jest to pierwsza dedykowana karta graficzna, którą Intel wypuścił na rynek w latach 90. I z racji tego, że na horyzoncie gdzieś szykują się nam całkiem nowe dedykowane karty graficzne Intela, pomyślałem, że fajnie będzie wrócić do przeszłości, opowiedzieć Wam nieco o tym cudeńku. Spróbujemy oczywiście na nim uruchomić różne stare gry, a także opowiem Wam nieco o historii, jak to się stało, że ta karta powstała i jak to się stało, że Intel odpadł z rynku kart graficznych. Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. Jak zapewne wielu z Was gdzieś tam o oczy się obiło, że Intel na początku 2022 roku ma wprowadzić swoje dedykowane układy GPU Intel Arc Alchemist. I oczywiście mówimy tutaj o kartach dedykowanych, a nie o Integrach, które przez lata zdążyły już mocno obrosnąć w memy. Jednak jest to wydarzenie dość ciekawe, bo będzie to niejako przełamanie duopolu na rynku kart graficznych, który utrzymuje się już, w sumie można powiedzieć, ładnych parę dziesiąt lat. Optymiści twierdzą, że wejście Intela na ten segment rynku pomoże nieco odświeżyć rynek i być może obniżyć ceny, bo jak patrzę się na ceny obecnych kart graficznych, to można się co najwyżej za głowę złapać i ciekawych odsyłam do linku w opisie, ale sprawdzacie to na własną odpowiedzialność jak coś. Jednak nie zawsze tak było, że na rynku dedykowanych kart graficznych mieliśmy duopol. Tak na dobrą sprawę w latach 90. było naprawdę bardzo wielu producentów układów graficznych. Do bardziej popularnych można zaliczyć producentów takich jak Matrox, S3 czy mega kultowy 3DFX. Jednak dziś dość mało osób zdaje się pamiętać lub wielu młodszych widzów może nawet nie wiedzieć, że właśnie pod koniec lat 90. również i Intel próbował nieco ugrać na rynku GPU. Ogólnie rzecz biorąc, historia powstania tego układu i740 jest bardzo interesująca. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że Intel zakupił firmę Chips and Technologies, która zajmowała się głównie układami 2D, a także wszedł w partnerstwo z firmą Real 3D, która była m.in. odpowiedzialna za układy graficzne konsoli Sega Saturn. Tak na dobrą sprawę Intel chciał zbudować kartę graficzną, która będzie w stanie obsługiwać dobrze zarówno 2D, jak i 3D. Intel w tamtym czasie pracował również nad złączem AGP, Accelerated Graphics Port, który potem w sumie na dobre kilka lat stał się standardem w branży. Ale na początku Intel bardzo mocno cisnął, żeby właśnie ta karta była niejako promowaniem możliwości tego złącza AGP. Samo wykorzystanie AGP było dość interesujące, bo przykładowo ta karta graficzna mogła korzystać z normalnej pamięci RAM jako pamięci wideo. Czy takie rozwiązanie miało sens, jest to już w sumie zupełnie inna para kaloszy, ale była to w tamtym czasie nowość. Karta graficzna Intel i740 była wydana w kilku różnych wersjach. Ja mam tutaj dwa warianty. Mój wariant kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym za okolice 40 zł, a drugi wariant pożyczył mi Kamil Tech Testers, za co bardzo ślicznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie. W zależności od źródeł Intel i740 miał od 2 do 8 MB pamięci VRAM na kościach SDRAM albo SGRAM. Kartę łączyliśmy za pomocą wcześniej wspomnianego złącza AGP w wersji 1.0 razy 2. Co ciekawe, karta miała tylko jedno wyjście wideo i było to VGA. Dodatkowo układ wspierał DirectX 5.0 oraz OpenGL w wersji 1.1. Jako ciekawostkę dodam, że ten układ graficzny pobierał okolice 6 W. Tymczasem RTX 3090, który wciąga 350. Czasy się zmieniły, co? Największymi konkurentami dla układów Intela były oczywiście karty 3DFX, Voodoo 2, ale także propozycje od Nvidia, takie jak Riva 128 czy Riva TNT. Niestety pomimo zastosowania nowoczesnej jak na tamte czasy magistrali AGP, nie pomogło to zbyt wiele układowi Intela. Konkurenci bardzo często pomimo tego, że korzystali ze złącza PCI, byli w stanie taką kartę bez problemu objechać. Samo złącze AGP zostało docenione dopiero z biegiem czasu, gdy i wymagania gier poszły nieco w górę, a jako ciekawostkę dodam, że niektóre karty, pomimo że teoretycznie korzystały z AGP, jak na przykład karta Voodoo Banshee,
tak de facto korzystała z prostego mostka PCIe do AGP, więc de facto nie wykorzystywała pełni potencjału. Na potrzeby tych naszych dzisiejszych testów zbudowałem taką retro platformę testową. Mamy tutaj płytę Gigabyte GA686LX4 z procesorem Intel Celeron 366 MHz na slot 1. Dodatkowo mamy tutaj 256 MB pamięci SDRAM i system Windows 9.8 Second Edition postawiony na karcie Compact Flash. No a teraz wrzućmy tą kartę do naszego retro peceta i zobaczmy, jak to śmiga. Okej, mamy zrobionego naszego retro peceta, więc w pierwszej kolejności chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie od gier 2D, od gier DOSowych, żebyśmy sobie sprawdzili, czy tego typu gry też działają bez problemu. Tak więc na pierwszy ogień idzie jedna z moich ulubionych starych gier, czyli Prehistory 2. Okej. I mamy gierkę DOSową, która działa bez najmniejszego problemu. Gierka 2D, gierka DOSowa, śmiga tak jak powinna. No, bardziej pokazuję wam to z tego powodu, że gdyby ktoś z was miał taką kartę albo chciał sobie taką kupić i zbudować przy okazji retro PC-ta, który będzie uruchamiał starsze gry z epoki DOSa, to raczej nie powinno być z tym problemu. Tak samo nie powinno chyba nikogo szokować, że Doom pierwszy bez najmniejszego problemu będzie działał na takiej konfiguracji. Jest to gra również bardzo stara i bez problemu powinna działać na karcie, która jest tak nowa stosunkowo do tej gry. Jak widzicie, Doom działa bardzo spoko na najwyższych ustawieniach i na najwyższym rozmiarze ekranu. I tu już będzie robić się nieco ciekawiej. Mamy pierwszego Quake'a. Zaraz sobie zerkniemy na ustawienia graficzne. Ja bym proponował tutaj rozdzielczość 640x480. Myślę, że to powinna być taka w miarę rozdzielczość do przełknięcia przez tą kartę. No i Quake wygląda przy tym o wiele, wiele lepiej i działa też całkiem przyzwoicie, ale żeby nie było. Licznika FPS-ów wprawdzie nie udało się włączyć, teoretycznie fraps chodzi w tle, ale widocznie na Quake'u nie chce się on uruchomić. W każdym razie gra działa naprawdę całkiem przyzwoicie. Myślę, że mamy tutaj bez problemu okolice 30-40 klatek. Gra może nie wygląda tak ładnie jak na akceleratorach Voodoo, ale jest jak najbardziej grywalna. Trochę tak pół żartem, pół serio uruchomiłem teraz Quake'a w rozdzielczości 1024x768. No to jest zdecydowanie zbyt wysoka rozdzielczość jak na tego typu kartę graficzną, ale Quake nawet jako tako chodzi. Mamy gdzieś okolice 15-20 FPS-ów w tym momencie, ale wygląda przy tym dużo lepiej. No przy scenach takich stresowych jak ta, to ilość tych klatek spada, myślę, nawet jeszcze bardziej drastycznie. Teraz słuchajcie, odpaliłem Need for Speed Hot Pursuit 3. Chyba gra, z którą najbardziej utożsamiam swoje dzieciństwo. Jak widzicie, fraps nam działa i wyświetla ilość klatek na sekundę. I proszę Państwa, na rozdzielczości 640x480 przy ustawieniach wysokich, proszę uprzejmie, mamy tutaj okolice 30-20 klatek. Więc po raz kolejny, jest to jak najbardziej ilość FPS-ów akceptowalna jak na grę z końcówki 98 roku, czyli mniej więcej z okolic wydania tej karty. Natomiast trzeba mieć z tyłu głowy to, że karty Voodoo 2 oferowały w tym tytule nie dość, że szereg opcji graficznych, które wyglądały zwyczajnie lepiej, bo mieliśmy nie dość, że bardziej wygładzane krawędzie, mieliśmy lepsze cieniowanie, czy na przykład taką mgłę, można powiedzieć, w tym tytule. Dobra, i słuchajcie, mamy pierwszego Tomb Raidera i powiem wam, że ten pierwszy Tomb Raider działa, nie wiem, może w jakichś 20 klatkach. Fraps nie chciał się niestety też dogadać z tą DOS-ową gierką. No pierwszy Tomb Raider działa jak działa i powiem wam, nie wygląda to specjalnie kusząco. To jest akurat demówka, którą ja odpaliłem. Prawdopodobnie działa w trybie software'owym. No słuchajcie, ale pod tym względem dużo lepiej wypada nowszy Tomb Raider 2, który już ma hardware'ową akcelerację 3D. Tak więc bez większego problemu jesteśmy w stanie uruchomić na najwyższych ustawieniach graficznych i rozdzielczości 640x480 nowszego Tomb Raidera. I tutaj śmiga on w stabilnych 30 klatkach, bo z tego co kojarzę, to jest zablokowane na taką wartość. Więc jak sami widzieliście, karta Intela była w stanie bez problemu uruchamiać gry 2D, nawet z epoki DOSa. I także całkiem nieźle radziła sobie z grami 3D, takim jak Need for Speed Hot Pursuit czy Quake.
Udało mi się dokopać do porównań kilku kart graficznych właśnie z układem Intel i740. No i widać tam, że Intel naprawdę bardzo rzadko wychodził na prowadzenie w grach z epoki. Tak więc karta Intela działała ok, jednak akceleratory Voodoo w tamtym czasie oferowały znacznie więcej. Fakt, kosztowały też więcej, trzeba sobie o tym powiedzieć. Jednak karty takie jak Riva 128 czy Riva TNT, które były podobnie wycenione, często w grach po prostu zwyczajnie radziły sobie lepiej. Komfortem umawiania starszej technologii jest to, że wiemy, co w sumie zdarzyło się potem. Przez to, że karta Intela była taka sobie w grach i też nie była jakoś super atrakcyjnie wyceniona, no nie sprzedała ona się po prostu najlepiej i nie zyskała jakiegoś super uznania na rynku. Niewiele osób wie, że powstały także kolejne karty graficzne dedykowane Intel i752 i754, jednakże powstały w bardzo, bardzo ograniczonym nakładzie i są niezwykle rzadkie. Natomiast gdyby ktoś z Was był ciekawy, jaką one miały wydajność, to akurat da się sprawdzić w dość prosty sposób, bo potem Intel zaczął integrować te układy z chipsetem i tak powstał układ i810, który właśnie był mocowany potem na płytach głównych jako układ zintegrowany, no i tam w sumie egzystował przez 4 dobre kolejne lata, z tego co się orientuję. I w sumie tak rozpoczęła się historia układów zintegrowanych od Intela, żeby właśnie w tą stronę rozwijać swoje produkty. No i w sumie łatka układów zintegrowanych pozostaje w sumie z nimi praktycznie po dziś dzień, bo dopiero za jakiś czas ma się to rzekomo zmienić. I mówię rzekomo też nie bez przyczyny, bo gdzieś na przestrzeni lat pojawiały się również przecieki, że Intel planuje wejście na rynek dedykowany GPU, no ale jakoś tak wyszło, że do tej pory nic z tego nie wyszło. Swoją drogą myślę, że jeżeli Intel miałby w tej całej historii wybrać odpowiedni moment wejścia na rynek, to trzeba przyznać, że kryzys dostępności kart graficznych i nowy gracz na rynku, no to jest stosunkowo dobra opcja, bo tak na dobrą sprawę sprzeda się wszystko, co będzie dostępne. Okazuje się, że karty generacji DG1 mogliśmy już oglądać jakiś czas temu. Przykładowo na kanale Gamers Nexus Steve z ekipą przetestowali układy dedykowane, które trzeba sobie powiedzieć jednak nie były specjalnie skierowane do gier. W każdym razie wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że karty Intel Arc czy Intel Arts, już widzę te bitwy w komentarzach, faktycznie chyba te karty ujrzą światło dzienne. Tak więc jeżeli interesuje Was ten temat, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, bo jeżeli będę miał możliwość, to bardzo chętnie przygotuję na premierę testy tych nowych dedykowanych układów graficznych. Natomiast Was wszystkich chciałbym zapytać, jakie były Wasze ulubione gry z końcówki lat 90. Może ktoś ze starszych widzów miał taką kartę Intela? Jak wspominacie? Czy była ona wystarczająca, czy może była ona rozczarowaniem? Jestem bardzo ciekawy. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos.